Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy tura ściągać. A co i jak, to dowiecie się niedługo, niebawem. Co się szykuje, co i jak. Czy coś się szykuje, czy remont 60. Zobaczymy. Nie wiem, od czego tu zacząć. Od tych węży. Węże może zostawię. Muszę popatrzeć, co i jak to wziąć. Daję wąż po tego, co nie do tyłu przeprowadzony. I tu. Dobra, zdjęcia się porobi, żeby później było wiedzieć, jak założyć. Mówię wam, coś nagram, zobaczycie. Dzisiaj jest 5 września. Wczoraj wykopki. Dzisiaj na tapecie ciągnik 60 C360. Wiadomo, nieoryginalna, ale już mniejsza z tym. Idziemy po jakieś klucze, kombinerki. I rozbieramy. Przyszliśmy właśnie do warsztatu. Tu, gdzie klucze leżą. Nie wiem, byliśmy tutaj czy nie. O, kombinerki już mam. Klucze, zobaczymy, jakie to za chwilę przyjdę. Młoteczek może do wybicia. No dobra, będziemy działać, to się zobaczymy za chwilę. No co tam, włączę was na ten, na statywie. No i będziemy ściągać. Najpierw chyba zacznę od tego tutaj, od siłownika, a tutaj ma zawleczkę, to nam dobrze pasuje. No dobra, bierzemy się za robotę. No dobra, zaczynamy odkręcać. Na tą chwilę obecną jesteśmy sami, jakoś musimy sobie dać radę. Żaden niedługo wróci z rynku. Myślałem, że się staty. Chyba ja zakręcę. O, teraz chyba jakiś kubelek przynieść, nie przyniosłem. Nie chcę, wiecie, zbić. Mam nadzieję, że mnie słychać. To jest klucz może. Muszę szkolić. Może pójść. Panowie i panie. Na rozbieranie. Ciężko to idzie. Dobra, za chwilę się widzimy, bo muszę przynieść jeszcze jakiś dornik. Olej najpierw tutaj spuszczam, węże odkręcam, bo no nie idzie wyciągnąć od siłownika tej o. Do kubeleczka olej. Będzie długi film nudny. Może, czy nie. Mam nadzieję, że takie wam się tu spodobają. Takie roboty. Zobaczmy.
bardzo. Musi leć. A to tam też trzeba. Wyciągnij zaś. Dwa. Tą śrubę. Tą wyciągnij. O, dobra. I włóż tu. I pozabezpieczamy, gdzie było. To było zakręcić. Nie, żebym pamiętał później jak zakręcić. To też trzeba. No to też, ale to na końcu węża najpierw trzeba poodkręcać. No ja tu idę na szabę. No ja tu sobie dam radę już teraz. Na razie. No, jeden siłownik jest. Żebym zapamiętał, to wiadomo, trzeba ponakręcać. Gdzie są te? Dobrze. Z drugiej strony ten. Ręce zaraz mokre, ślizgę wąpolą. Dobra, na razie ten siłownik, nie wiem, na razie go na bok. Zobaczymy co i jak, gdzie go się da. Teraz co? Nie wiem, kręcę, bo muszę na strukturę wciągnąć. Trzeba teraz z tamtej strony to samo zrobić. No i tutaj żeśmy ściągnęli te sporniki, co trzymałem z drugiej strony, teraz odkręcam. My, ale ciężko, bo jest ta śruba nietypowa, taka naspawana. O, widzicie, i ciężko te sporniki chcemy też ściągnąć, ale jest ciężko, może jakoś pójdzie. Siłowniki już pościągane, leżą, jeden tam, drugi tam. No i wieżyczka już jedna będzie odkręcona, coś się przycięło. I wieżyczkę ściągamy, śruby na to nakręcamy, żeby się tam i do innego, żeby było wiadomo jak, co, wszystko dopasować później, żeby pamiętać, która śruba do którego. No i wieżyczkę ściągamy, później tam drugą, tu śruby nakręcamy. Ręce w oleju, ale cóż, dla widzów trzeba się poświęcić. No żeśmy tu ściągnęli, wszystko tutaj leży, ładnie poukładane, to na razie. Zostaje od przodu do tyłu. A co jak, to zobaczymy. Jak to potem będzie. Na razie zostaje. Wszystko podłączane. Rozdziela też tutaj jest. Leży. Trzeba pochować węża też. Tamte zestawy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba. Rozkręcania tura, może dużo nie pokazałem, ale chociaż trochę. A co dalej, to zobaczycie. Potrzymam Was trochę w niepewności. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa, pa.